Cześć, cześć, moi drodzy, z tej strony Kazak, witam was, jeśli widzicie, w kolejnym odcinku z The Last of Us 2. Idziemy uratować teraz te dwie serafitki, które zostawiliśmy w poprzednim odcinku. Już pierwszą falę blizn spotkaliśmy. I też powiedziałem, że tutaj będzie zaraz druga. A, jeszcze stół narzędziowy. Tutaj naprawmy, co tam możemy naprawić. Czy naprawmy, ulepszmy, co możemy ulepszyć. O, może coś z kuszą będzie. Jest. Stabilność się przyda. Mam tylko dwie strzały, dwa bełty, ale kto wie. No, równiutko. Ale usprawnienia. Okej. Lecimy. Mam nadzieję, że tam są. Ale myślałem, że masz nadzieję, że sobie poszli. Cutscena, czy co? O, super pad się rozbudowuje. Dzieciaku, jest tam kto? Ja, czy sam, czy ich nie ma? Nie zbliżaj się! To ja! Wybacz. Jak z nią? Gorączka ma jakieś trzeba leki. Ruszę twoją ręką. Podniosę cię. Ej, dokąd ją zabierasz? Chodź. Co ty robisz? Chcę dać jej szansę. Do obozu, czy gdzie? No nie, do scenarium. Owen! Owen! Obudź się! Tu jestem! To blizny? Potrzebuję twojej apteczki, szybko! Ale nie! Ej! Szelek się spokój! Alice, zabij się! Otwórz łuk, mówię! Chyba ma! Alice! Tu! Lew, nie mierz do nich. Już dobrze. O, sorki, to moja wina. Co to za dzieciaki? Ocaliły mnie. Zerkniesz na nią? Zostań, Alice. To Yara. Od czego to? Od młotka. To nie ja. Połóżmy ją. Czujesz to? Yara. Nie. Zamierzałam to oczyścić i nastawić. Kość jest strzaskana. Ma zespół ciasnoty. Co to znaczy? Po ręce. Że musimy ją odciąć. Ona jest żołnierzem. Nie możecie tego zrobić. Inaczej dostanie gangreny. Niech już tak nie boli. Proszę. Czego ci trzeba? Szczerze?
siły, nici, zacisków, antybiotyków, ale na to raczej nie ma co liczyć. Mamy noże. Ogień. Wypalimy Kikut. Infekcja ją zabije. Zrób listę. Pójdę do szpitala i wszystko przyniosę. To zajmie cały dzień. Mam to gdzieś. Nie chodzi o ciebie, Abby. Ona nie ma tyle czasu. A jeśli wrócimy w 2 godziny? Szpital Wilków, tak? Na zachodzie. Jak? Mamy mosty. Wysoko i tak omijamy zalane tereny. I was też. Wytrzyma 2 godziny? No raczej tak. To zrób listę. Chwila. Mówisz serio? To są mosty blizn. Wysyłają tylko małe grupki. Słyszałeś? Małe grupki. To nie żarty. Lew? Niech ona cię prowadzi. Niech cię chroni. Abby. Abby. Hej! Co? Czy ty... Wzięłaś moje klucze? Wybacz. Chcę... pogadać. Mów. Dlaczego to robisz? Właśnie przyszło. Spoko. Ona chyba nie wie o zeszłej nocy. Mnie nie obchodzi zeszła noc. A mnie tak. Który to? Wiesz chociaż, co robisz? Gdzie nas zaprowadzisz? No. Masz szczęście, że ja tam była. To najlepszy chirurg w Seattle. Mel. A jak nazywał się on, ten mężczyzna? Owen. Mel. Abby. A pies to Alice. Nie lubię psów. Jak się dostać do tych wysokich budynków? Tam jest most. Ta droga prowadzi do centrum. Do wysokich budynków. Ciekawe, na kogo trafimy po drodze. Droga zaczyna się przy kaskadzie. Poprowadzę nas, jak tam dojdziemy. Te mosty pozwolą nam przejść przez kaskady? Tak. Wszystkie? Tak. Raptem w kilka godzin? Nie kłamię. Tak, ja sprawdzę tutaj wszystko. Czy co? To tutaj. No, na co patrzę wam? Budynek, do którego musimy się dostać. Dobra, widzę. No, idziemy, idziemy. Jeśli nie znajdziemy tego, czego potrzebujemy. Będzie musiała zaparować mi tym, co ma pod ręką Owen. To nie... A, dobra, tu też trzeba pomyśleć. Okej. Okay. Jak znajdziemy zapasy, to... mam dużą szansę. Nie wchodź do wody. Prąd cię porwie. Wiem. Umiesz pływać, prawda? Tak. Ale nie mam zamiaru tam trwać. I słusznie. No, takie znajdźki będą. Dobra, tutaj tak. A, dobra. Ładnie, ładnie.
Hej. Dobra, jest mi chodzi dobrze. Zobaczmy, czy uda nam się wejść na szczyt budynku. Byłeś już na tych podniebnych mostach? Tak. Myślisz, że będzie tam sporo gliny? Serafitów. Nie wiem. Jeśli tam będą, poradzisz sobie? Wczoraj sobie poradziłam. No tak, ale tamci na ciebie polowali. Wszyscy na nas polują. Dlaczego? My lecimy na górę. I znaleźliśmy kolejne. O, tu jakieś duże napisy. Magnetowid. Czekaj. Wszystko, poszukam, co tutaj mamy. A teraz mam dylemat, bo nie wiem gdzie. Uwaga na szkło. Tak jakbyśmy byli po tym budynku wcześniej z Ali. Z Eli. Ja. Ej, idź na górę. Okej, okay, czyli skoczyć. Okej, okay, udało się. Wiecie, co się tu było? Nic ci nie jest? Wszystko gra. Na pewno? Mówię przecież. Nie wiem, czy słychać, ale ktoś za oknem mnie strzela, nie wiem, jakieś fajerwerki, czy... Jak oni tam napisali? Zbliżamy się do wysokiego budynku. Chyba tutaj. Będziemy musieli pójść z Zakiem. Jest. Jak długo uciekaliście? Od 2 dni. Dokąd? Nie wiem. Z dala. Stąd. To powiesz mi, dlaczego tak naprawdę na ciebie polują? Mówiłem. Chcą zabić chłopca, bo ogolił głowę? Nie wolno tego robić. To zasada. Złamałem ją. Ran. To czemu to zrobiłeś? Sam nie wiem. Oni są zainfekowani. Dość punkowe zagranie. Punkowe? Zdaje mi się, że nie przepadasz za zasadami. O. Chyba nie. No, jest safe. A, czekajcie, zobaczymy, co tam było w tym notatniku. Może tutaj by było, tylko nie przeczytałem, co się haśle. Tutaj nic. Mam dylemat. Coś tutaj nic. Tutaj chyba też nie. Zacznę w innych pokojach może.
Tutaj też nic. Okej. To jest kij baseballowy. Dalej to nic nie daje. Poważnie, nie ma żadnego. Sprawdzę, podaję, czy w ogóle jest może otwarty. Nie. Nic, wychodzimy chyba. Nic. Też nic. Teraz ostatni raz zobaczę tę notkę i zobaczymy dalej. A, kod to kolejny numer naszego i waszego mieszkania. Jak tam oni mieli? Teraz spróbujemy 302-303. Może się uda. 30. Dwadzieścia trzy. Leżaj, 302 i 303 i 03. Nie? Myślałam, że tak to szło. Jeszcze raz. Nie tak. Nazywa się Sammy James. Mieszkam w numerem 302. Okej, okay, Sammy James 302, tak? Julia ma... Jaki numer? Może Julia ma inny numer? Może 302-301? Jak to wygląda, tak widzimy? Tak, 301. Spróbujmy. Trzydzieści trzy i jeden. Jeszcze? Jeszcze inaczej. Bo to jest 302. O nie, to nie jest Julia, czekajcie. Kennedy, to Julia będzie? 302-304. Zobaczmy. Nie poddam się tak łatwo, no, moi drodzy. A pamiętał, patrzcie. 302-304. O, udało się. Dobra.
poradnik kolejny. O, coś z polowaniem. Artyleria. O, się przyda. Prawka przy okazji. Naboje i inne znajdźki. Czyli opłacało się jednak powęszyć. I jesteśmy na dachu. Jakaś imprezka? Nie, nic więcej nie ma, idziemy na górę. Słuchajcie. Okej, udało się sprawdzić wszystko. Na transformatorze nic nie ma. Idziemy. Trzeba skoczyć. Kurde. Ja cię zobaczę, nie? Sporo ich będzie. To dźwięki. Serdecznie muszę zbić tutaj coś. Kurde no. Chyba się mnie nie widzą. Ej, patrzcie, chyba nie udało nam. Pogończyliśmy ich, nie chodząc za budynku. Patrzcie, ślicznie. Nic ci nie jest? Nie. Ilu serafitów zabiłaś?
co? Nie liczę. Tam z ciekawości. Nie mam pojęcia. Ej, muszę używać tej amunicji, to jest dobrze. Też nic. Tu za mną leży. O, składniki kolejne na jakieś ulepszenia. Już więcej nie ma. Przejechał tylko. Nic. Idziemy. Tak w aucie coś czuję, trzeba wyjść. A zejdźmy tutaj. Woda płynie tu bardzo szybko. Musisz na się pływać, dobra? Robiłem już. Robiłaś, robiłaś, ale i tak lepiej jak cię strzeżę. Dobra, dobra, dawajcie, bo teraz koniec odcinka. I list kolejny. Niech to szlak. Kto to? Nie wiem. To przecież wilk. Są nas tysiące. Znasz każdą bliznę? Nie nazywaj nas bliznami. Jasne. To co, znasz każdego Serafita? Zobaczmy, coś możemy lepszyć. Już trochę zebraliśmy śrubek. Odrzut. Przyda się. Ale mieli rację, że podczas pierwszego podejścia nie można ulepszyć wszystkiego na 100%. No ale cóż. Walczymy dalej. Kurczę, mogłem patrzeć nawet przeszesać tutaj wszystko, bo jednak śrubek znaleźliśmy chyba. Teraz w sumie były 6, tam 7, 13 już śrubek. Idziemy śmiało. Będzie się tu coś? To na pewno właściwe miejsce? Tak. Tym budynkiem przejdziemy do tego obok. Co jak skrzypi? Tutaj nie. Z boku coś? Coś poszukamy. Jakiś kabinet okulisty. No, czy dentysty. Kusi mnie. Sprawdzimy.
Ja też idzie ze mną. Ej, no co jest? Tam się nie dało przejść jej drogą? Nie wierzasz. Nie, że tu jest droga inna, ona chciała iść tędy, to nie, ja wolę zobaczyć, co jest na dole. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie jakiś like bądź komentarz. No i oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, najprościej po prostu będzie, jeżeli zasubskrybujecie. Dobrze, moi drodzy, tak więc jeszcze raz wszystkim wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!